Sąd dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku wydał orzeczenie w sprawie suwalskiego sędziego, który kilka miesięcy temu w stanie nietrzeźbym spowodował kolizję, zbiegł z miejsca zdarzenia. Sędzia stracił immunitet, a także ogromną część. Sędziowskiego uposażenia. Do kolizji doszło w sierpniu ubiegłego roku. Na ulicy, utrata samochód kierowany przez sędziego uderzył w inne auto. Przedstawiciel suwalskiej Temidy oddalił się z miejsca zdarzenia, a policji udało się go zatrzymać dopiero w pobliżu Augusta. Badania wykazały, że sędzia sądu okręgowego w Suwałkach był pod wpływem alkoholu. I to nie małym. W jego organizmie stwierdzono około 1,8 promila alkoholu. Niezwłocznie po tym zdarzeniu sędzia został pozbawiony możliwości orzekania. Do sądu dyscyplinarnego skierowano wniosek o uchylenie immunitetu chroniącego sędziego i po kilku miesiącach taka decyzja zapadła. Wciąż jednak nie można mu postawić zarzutów jazdy po pijanemu i ucieczki z miejsca zdarzenia, bowiem orzeczenie pozbawiającego ochrony nie jest prawomocne. Natychmiast wykonalne jest natomiast Obniżenie wynagrodzenia o 40%. Od decyzji Białostockiego sądu dyscyplinarnego Waldemar M. może się odwołać, jeśli to uczyni. Nad sprawą pochyli się Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego.